ręką mi biodro. Yes, queen, yes! Kategoria Influencer Roku. Powiedz! I największych przyjaciół, kiedy co rozmawiają. Walnięty. Jem ziemniaczki. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Kacper Mudermut i zapraszam was do vloga, w którym przygotowuję się na ogromną galę w Wizaż.pl, na której jestem nominowany jako Influencer Roku. I mean guys, I know I am the Influencer of the Year, of the Decade, of the fucking world. But odbywa się gala, na którą jestem zaproszony, więc dzisiaj make-up, hair, outfit, wszystko będzie przygotowane. Będzie amazing zabawa, zabiorę was ze sobą dzisiaj. Będę mieć ze sobą super wsparcie, bo idzie ze mną Filo, Ada, Misia i będzie mega fajnie. Zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście jakiś komentarz. Plus odwiedźcie wszystkie moje social media, Instagrama głównego, Instagrama Laguny, TikToka, Twittera. Wczoraj wieczorem, jak sobie robiłem pielęgnację, to wyolejowałem sobie włosy, ale teraz jak widzę, uderzyłem się wczoraj w szafkę o róg, że mam taki trochę ten i dzisiaj chyba będę musiał nałożyć dosyć mocniejszy, bardziej podkład kryjący. Coś jeszcze chciałem dodać w związku z informacjami, które mówię teraz. Olejowałem włosy i nałożyłem sobie wcierkę. Wow, amazing. I chyba będę golił sobie zaros, plus będę golił na pewno nogi, bo będę mieć odkryte. She's a whore. Przyjechała do mnie już Filo. Przygotowuję sobie lucz. Fancy, powiem ci szczerze. Sam Smith nie pozywa mnie do sądu, że ukradłem ci twój pomysł na twoim kapelusz z rogami. No trudno. Nie pierwszy, nie ostatnią rzecz w życiu. Ukradłaś. Już dawno tego nie robiłem. Wyleczyłam się z paczek pierowych. Ale Rita Ute, pozdrawiam cię serdecznie. I pana z gruźlicą obok też. Kochani, zbaczając na ten niesamowity rozgardiasz w odbiciu lustra, zmierzamy do magicznej toalety, w której się dzieją dziwne rzeczy. To coś?! Jezu! Co robisz? Pofarbowałem swoje włosy na nogach na biało. Jeszcze brokatem. Nie zacnij się, proszę. Rzadko kiedy się zacinam. A! Zaciąłem się! O! Dobra, a więc ja jestem po prysznicu, słuchajcie. Mam umyte włosy. Nie suszę ich jakoś specjalnie, bo i tak Patryk dzisiaj będzie je kładał, nie stylizuje ich, więc zostawiłem sobie je mokre. Zbliża się godzina 15, gala jest na 18, więc niedługo będę zacząć się malować. Nie ma Filo, on poszedł sobie na pazurki. Przychodzi też do mnie Ada. Nie, yeah, będziemy się zbierać. Ona też się musi szykować u mnie, bo jedzie z Łodzi tutaj, więc ja, będzie fun. Ja sobie chcę coś szybko zjeść, oglądam sobie Drag Race na telefonie, oczywiście ja sobie oglądam jakieś powtórki różnych sezonów, bo są po prostu walnięty, ale nie podoba mi się moja skin dzisiaj, zwłaszcza to czoło obite. No, jak do siebie. Jak do siebie. Hej, tutaj Ola Koc. Co słuchasz? Piosenka i tytuł? I autor? Solo, Blanka. Beba. Ja się przyszła. Zabiłam. Tak? Tak, te schody, ta walizka, ta torba, 38 milionów kilo pazokrzone. Pazoki złamane? Złamałam, łełam, łamam, łamał. Boże. Złamałam. Dobra, a więc przybył do mnie też Patryk i... Nieważne kto, jego zostawię dla siebie. Będziemy robić fryzurę. Fryzura! Patryk będzie mi doczepiał do czepki, będzie robił fryzurę. O, to są nowy kolor, oj. No, nie wiem, czy to jest ten kolor. No, troszkę inny wyszedł, ale co? Troszkę? Taką mi dałeś farbę, to co? Nie, ładnie. No ty wybierałeś farbę. Jedna była tylko dostępna. Nie wiesz, co to znaczy ombre. No chyba tak zrobimy, ale będzie spoko, Patryk jest najlepszym fryzjerem na świecie. Dobra, zanim zaczniemy makijaż, Patryk robi mi fryzurę, bo akurat wrócili z lunchu z Mateuszem i... Mnie nie zaprosili. Mnie nie zaprosili, nie no, żartuję, zaprosili mnie oczywiście. Kochany chłopcy! I teraz Patryk robi mi włosy i będę się ogarniać. Trochę się zaczęłam stresować. Stresowa? I guess, ale zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że będzie funny. Ale fajnie jest taka atmosfera, bo tak Patryk mnie czesze. Boże, ta w swoim świecie siedzi. O, teraz wyglądasz idealnie jak mem. Proszę robić z tego fragmentu po prostu mem z Adą. Jest idealnie. Trochę się bardzo różnią, ale wiem, że Patryk to ogarnie. Oh my god, Ariel!
ale wiem, że Patryk ogarnie to tak, że będzie pięknie. Opowiedz o klątwie kostiumów. Słuchajcie, najpierw nie przyszedł mój kostium, który zamówiłem od Pawła z UK. Pozdrawiam Pawła, przysyłam mu buziaczki. Niestety kostium nie dotarł. Leży w urzędzie celnym w Warszawie. Co? No. Urząd celny? Tak. Pan jest do więzienia? Jezu, jaka ty jesteś głupiutka, niunia. Dobrze, thanks God you are pretty. Coś masz dekagmę. No, ale dekagma nie jest... Ładna. Filo też rozmawiał jeden z polskich projektantów, który miał mu wrzucić strój i też oba jakby... I też i to dwóch, bo to... Znaczy nie, że z no po prostu, no też okazał tam... Ja też mu dałem znać, wiesz, dwa dni przed. No to też to jest taka trochę... Spokojnie, w dwa dni to ja bym ci uszyła. Uwierz mi. Szyć? Tak. A ja wracam do tego w ogóle. Ona wszystko mi, nie wiedziałaś? Moja masz... Ona jest piermenadżerką. No ty nie wiesz, że istnieją ludzie renesansu jeszcze w tych czasach, to jestem ja. A o co chodzi z akcją całową? Dostałam gówne na cycka. Proszę bardzo. Chyba czokotupka. Gęsi latają na jeba... Ta! To jak kaczki robią? Ej, ja umiem górę nasz, patrzcie. Widziałem, że to zrobisz. A ty, Patryk, umiesz naśladować jakieś głosy? Umiesz, Patryk, umiesz świetnie nas naśladować panią z urzędu. Wcale nie. Umiesz, foka! Dzień dobry. Z tej strony Elżbieta. No powiedz coś tak fajnego. Nie, nie umiem. Powiedz! Powiedz! Boże! Zobaczyłam Jezusa. Co ty? It's my special day! Santina! Tak, Katarzyna figura jako Lady D. Santino, witaj! I am Lady D. Ale możesz mi mówić Dorota. Dobra, słuchajcie, ja już mam zrobioną fryzurę. Spikes. Oczywiście fryzurę zrobił one and only Mateusz. Ja podawałem psówki, więc gdyby nie, tej fryzury by nie było. To prawda. No ale jestem mega podekscytowany i zabieram się za makijaż. Kochanie, kreacja będzie od włoskiego projektanta. Czy nazywa się? Hot Glue Couture Stanley. Słuchajcie, szykujemy się razem z Misią na live na TikToku. Zapraszam na nasze TikToki. Tutaj macie gdzieś podane nazwy. Właściwie już jest 17:48, jak widzicie, a event jest od 18, a ja jeszcze jestem w rozsypce, więc. Nie, ja wiedziałem, że mogę spóźnić, bo Kacper zawsze się spóźnia. To prawda. Ja jestem trochę zestresowany, ale tak troszeczkę tylko. Słuchajcie, jest bardzo mało czasu. Ja jestem już pomalowany. Chwilę tam ostatnie poprawki. Ada też już jest gotowa i się za chwilę zbieramy. Czy mi się zmieści do torebki aparat? Chyba się zmieści. Oh my God, wyglądamy mega. O kurde. Oh my God, look at that! No, jesteśmy już bardzo spóźnieni. A Filo teraz robi włosy. Dobra. Słuchajcie, czekamy już na Ubera i za chwilę jedziemy. Jesteśmy całą ekipą. Jak Uber to komfort. Powiedzieli, że tutaj stoi wygrana dzisiejszej gali. Miejmy nadzieję. Wygrana statuetka oczywiście, a ty przejmiesz ją w swoje rączki i pomachasz wszystkim ją mówiąc wybombiać. Oby. A i mamy plan z Adą, że jak Kasper nie wygramy, wbijamy na scenę jak Kanye West na VMA. I mówimy, zjemy tą nagrodę. Ale on był najgorszy wtedy. No. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. O, ta musi oczywiście... W tym hotelu spała Lady Gaga, Miley Cyrus, Kinga Rucin i Ewa Małysz. Wejście! Wypomniaj, obstrańcu wydowy! Halo? Madonna? Trochę się stresuje. Słuchajcie, jesteśmy już właśnie na części oficjalnej. Jeszcze się chyba nic oficjalnie nie rozpoczęło. Ale jesteśmy. Dobra, słuchajcie, my jesteśmy już na miejscach. Czekamy na rozdawanie nagród. Teraz są rozdawane nagrody pielęgnacyjne, takie rzeczy. Jest ze mną tutaj cała ekipka. Słuchajcie, czekamy. Troszkę się stresuję, ale wiecie, to jest pozytywne stres, także can't fucking wait. Boże, prowadzącym jest pozytywne, I can't fucking wait. Po prostu. I moje drogie panie, kiedy będzie powrót You Can Dance? Z tego co widzę jest coraz mniej statuetek, więc za chwilę pewnie przyjdzie część dla influencerów. O, kurwa, wygra.
głosowałem na jego. Zobaczmy laureata w kategorii linia. Postanowiliśmy więc w tym roku przyznać więcej nagród. Trzy z nich to są nagrody naszej redakcyjnej kapituły. Postanowiliśmy nagrodzić influencerów, którzy nam zaimponowali swoją wiedzą w kategorii pielęgnacja, w kategorii makijaż. A w kategorii lifestyle, oprócz umiejętności urodowych, właśnie doceniliśmy te promowane wartości i tę potrzebę naszej samoakceptacji. Kategoria Influencer Roku. Influencerka Roku. Clarsonium. Influencerka Roku w kategorii pielęgnacja. Andrzejka Grabowska. Influencer Roku w kategorii... Boże, dziękuję. Ale jestem ładniejszy. Działam. I my sobie gadamy, pijemy sobie wodę gazowaną. I największych przyjaciółki z sobą rozmawiają. Dajcie sobie buzi. Bez przesady. Boję się chlamydii. Babci? Nie, babcie lubię. Okej. Okay. Ale miło, że umyła rajstopy. Nie, ale nie mam rajstop na ale sobie. Ale taki zapach szarlot? Lubię szarlotkę. Ale druga Beata. Czwarta. Nie. Czwarta bata. Pozdrawiamy Twinę Krystynę Lacoste. I kuma. Skoczy? Tak. Dzwoń dzwonkiem. Juhu! Aha. Patrz, nie działa. O Boże. Dziękuję bardzo. My favorite chocolate. To był ostatni prezent, słyszałaś? Masz szczęście. Tak? Ostatni będą pierwsimi. Dokładnie. I'm the winner, baby! Czy tutaj kolejna laureatka Werka. Werka, uśmiech do kamery. Dwa słowa. Jem ziemniaczki. Kończąc. I słuchajcie, siedzimy sobie w takim towarzystwie. A, no dobra. Jedzenie i spanie to najlepsze to wszystko. Ja mówię, co tak ładnie pachnie. A! Moja noga. Pękło mi biodro. Tak, kochani. Expose me. Przerywam w sensie, no po coś zrobili te programy. No właśnie. Teraz mam audiencję do ludzi, którzy stworzyli FaceApp. Dajcie mi darmowy rok, nie będę wydawała tyle co roku pieniędzy. A kocham. Dobra, słuchajcie, nagrywam vloga już z domu. Boże Maria. Właśnie się przybieramy i wybieramy się właśnie teraz na mini after party sobie robimy. Idziemy troszeczkę się zabawić, żeby był fun. Poprzebieraliśmy się, patrz jak Ada pięknie wygląda. Lasuczitka. Chwila też pięknie wygląda, ale tam sobie przykleja perukę. Ja słuchajcie, przebrałem sobie ze tego stanika na tą bluzkę, bo no co chwilę mi wypada sutek w niej. Jakby... Po co? Po co na co to komu? Dobra, słuchajcie, my wróciliśmy, poszliśmy sobie trochę potańczyć, poszliśmy na show Jagi, na otwartą scenę, którą organizuje Kitty Drag Queen. I sobie to było na tyle, koniec vloga. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo mogło być trochę chaotycznie, bo byłem zestresowany dzisiejszym dniem, ale myślę, że mimo wszystko, wszystko skończyło się bardzo dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście odwiedzajcie wszystkie moje social media, które wam się tutaj wyświetlą. Trzymajcie się i pa!